Kamil, dzisiaj nie zagrałeś w tym spotkaniu, ale obserwowałeś poczynania swoich kolegów z ławki rezerwowych. Jak to wszystko wyglądało z tej pozycji? No widać było, że chłopakom brakowało sił. No. Udało się strzelić bramkę i kontrolować to, co się dzieje na boisku. No i niestety niefortownie straciliśmy głupią bramkę, bo głupi faul z wolnego, później jeszcze druga bramka, rykoszet, złe ustawienie, wydaje mi się, bramkarza i przegrywamy mecz, którego nie powinniśmy nawet zremisować, tylko powinniśmy wygrać. No. Także to jest, coś tu jest nie tak. No. Wiadomo, że brakuje sił, no, ale to doświadczeniem powinniśmy to wszystko nadrobić, no, powinniśmy wygrać ten mecz. Dużo meczy rozegraliście, było tak, że środa, sobota i to może dało się wyznaczyć dzisiaj. Tak, na pewno, tylko tu właśnie nie mówię o siłach, mówię o doświadczeniu. Doświadczeniem powinniśmy ten mecz wygrać, bo jesteśmy lepszą drużyną, bardziej doświadczoną w bojach i naprawdę ten mecz powinniśmy wygrać. No. Rozpoczynacie mecz agresywnie, mocne ataki, piękny gol, później cofacie się, druga połowa to już kompletna kawa. No tak, no. W drugiej połowie no ciężko nam się grało, w ogóle ciężko było zawiązać jakąś akcję, z której można było strzelić bramkę. Ci, którzy weszli w drugiej połowie, też za dużo nie wnieśli ożywienia, także ciężko się grało, ciężko, to było widać. No i no, konsekwencją było tego, że przegraliśmy. Tą dzisiejszą porażką przekreśliliście sobie już awans, szansę na awans do drugiej ligi. No tak, to jest smutne na pewno. Ale no co, my musimy grać dalej. No. Zdarzył się kolejny mecz, głupi, z przeciętną drużyną, z którymi tracimy właśnie punkty. Są drużyny z dołu tabeli. No. My z nimi powinniśmy wygrywać, a my przegrywamy albo remisujemy. To jest nie do pomyślenia. Brakło dzisiaj tego strzału Adriana Kopera, tego pewnego, który zawsze dawał tą bramę. No tak, Adrian dzisiaj nie miał za dużo do powiedzenia, po prostu nie stworzył sobie nawet sytuacji. Wydaje mi się, że źle się nawet ustawiał. Nie wiem, o czym on myślał, może o pozaboiskowych jakichś innych rzeczach, a nie o meczu. Także konsekwencją było to, że nie znalazł sobie nawet jednej sytuacji strzeleckiej.